Dzień dobry, siemano. Witam wszystkich bardzo serdecznie w pierwszym materiale w nowym roku. Oczywiście gramy w The Hunter Classic, standardowo. W ramach zwykłej serii Huntera postanowiłem wybrać się na mapę Rezerwat, Logger's Point. Trochę nawiązać do starych czasów, gdzie polowało się z 2-4-3 oraz jedlówki, kiedy były to bronie standardowe. Chyba dalej tak to wygląda. Oczywiście nawiązanie na tym tylko się kończy, czyli na tych dwóch broniach, ponieważ jeśli chodzi o nawiki, outfit, czyli ubrania oraz pozostały sprzęt, no cóż. Jeżeli zapytacie, czy... Znaczy powiem tak, ja mam zamiar wybrać się na takie polowanie, tylko mam zamiar to zrobić na nowym koncie, czyli po prostu założyć sobie konto nowe i w ramach niego nagrać odcinek z tego, jak wygląda polowanie od początku, czyli na takim czystym koncie, gdzie nie mamy hajsu, nie mamy sprzętu, mamy tylko beczek, tak? Czy ten słynny wabik, który działa dosyć połowicznie, jest nieefektywny. Czy ma on tam swoją efektywność jakoś procentowo, nie wiem jako. No i dobra, zobaczymy właściwie jak mi pójdzie. Jeśli chodzi o Logger's Point, to też się przypomnę. Mulaki, jeleni wirgnińskie, są też dzikie świnie, są bażanty, kojoty oraz chyba króliki. Nie wiem, czy coś nie pominąłem. A, jeszcze rysie są, no tak. Zapomniałem w ogóle, że na tym rezerwacie są rysie. No ale oczywiście są, wabik ze sobą zabrałem. Nie zabrałem ze sobą psa, nie zabrałem również ze sobą nic na cicho, czyli nie mam żadnego łuku ani kuszy. Więc będzie to typowo materiał zużywania tylko i wyłącznie tych dwóch broni, nie będzie mnie korcić, tym bardziej, że ostatnio, pomijając oczywiście tą misję świąteczną, no to z łukiem trochę polatałem, się pobawiłem. Oczywiście wrócę do refleksa, bo dosyć przyjemnie się z niego strzelało. A co ma do zaoferowania dzisiaj mi Logger's Point? Oprócz samego sentymentu i wspomnień, to zobaczymy. Mam nadzieję, że jakieś przyzwoite zwierzęta, najlepiej oczywiście samce, ale to wszystko zweryfikujemy w trakcie sesji. W ogóle ciekawi mnie, bo jest nowy rok. Było dużo mowy o tych Danielach. Danieli jeszcze nie ma. Mam nadzieję, że jakoś niebawem się pojawią. W ogóle jestem ciekawy, co będzie kolejnego. No, oprócz tych preparowania czaszek, które są dosyć nową kwestią, na razie jest cicho. Ale może wy macie jakieś tam dojście, lepsze informacje? Ja przyznam się szczerze, że tak nie śledzę. Lukam sobie oczywiście Discorda, te podstawowe informacje, ogłoszenia. Ale jakoś tam się nie wkramam głębiej. Zacząłem sobie po tej stronie leśniczówki, ponieważ z 99% zawsze zaczynałem po drugiej stronie, czyli tam na południu. Z tego względu, że stamtąd wychodzimy od razu na otwarte pola i otwarte obszary. Tutaj idziemy trochę przez las, jest trochę zalesiony teren. I zobaczmy, co do zaoferowania ma mi dzisiaj Hunter. Classic. Że bardzo lubię Logger's Point, z tego względu, że oczywiście sentymenty, swoją drogą, wspomnienia, to też strasznie jakiś taki relaksujący ten rezerwat. Nie wiem, z czego to wynika. Bardzo jakoś tak przyjemnie mi się na nim poluje. Różnicowanie jest ok, jest trochę otwartych terenów, trochę zamkniętych. Zwierzęta też jest spoko. I pamiętam, no oczywiście stare czasy, tylko mulaki, tak? Mulaki się polowało. Była możliwość... Posiadało się tylko 2-4-3, broń, którą zresztą teraz mam, tylko tam była ta wersja drewniana, zwykła, ja mam tutaj karbonową. I gra pozwalała na polowanie tylko i wyłącznie właśnie na ten gatunek. Ci, którzy trochę w tą grę grają, dobrze pamiętają te czasy. Warto przypomnieć też fakt, że niebawem, nie pamiętam czy w marcu, coś takiego, jakoś w pierwszym albo drugim kwartale ta gra skończy, nie wiem, jeśli się nie mylę, ale chyba 13 lat. 13 lat ta gra już będzie mieć. Kawał czasu. Tak mi się wydaje, ponieważ jak dobrze pamiętam, to 2009. Powiem tak, no, za nami szmat czasu. Ale zaskakujące jest to, że są osoby, które nadal grają. Są osoby, które nadal oglądają, co mnie jeszcze bardziej dziwi. Ponieważ, no, nie oszukujmy się, ta produkcja już mogła się znudzić. Pod względem oglądania, mi się wydaje, że tym bardziej. Chociaż to zależy, bo mówię to ze swojej perspektywy, tak? No, ja nie byłbym w stanie chyba oglądać, o Jezu, tym bardziej siebie, nie? Ale to wynika z tego, że po prostu nie cierpię swojego głosu. Danie Huntera, no ciężko, ciężko. Więc tym bardziej jestem pełen podziwu was jako widzów. No bo wiecie, no ta liczba, powiedzmy, wyświetleń
nijak się nie przekłada na ilość graczy, którzy grają w tę grę, nie? Wydaje mi się, że jest bardzo dużo osób, ludzi, widzów, którzy po prostu nadal oglądają, ale w ogóle nie grają. Są pewnie też osoby, dla których byłem pewnego rodzaju impulsem. Co zresztą jakoś tam się przekłada na parę wiadomości, które otrzymałem. Tudzież, no nakręciło ich to, żeby odpalić, nie? Niezależnie od tego, czy po odpaleniu pograli pół godziny i im się znudziło, ale przyjemny jest ten impuls, nie? Że taka przyjemność, wejdziecie, pogracie, no może już wiadomo, że nigdy to nie będzie to samo. Ale mimo wszystko jest ten sentyment powrotu. No ja też nie wiem, który to jest mój powrót w zasadzie. Tych takich króciutkich, czyli nagranie jednego odcinka, potem pół roku przerwy, no to oczywiście trochę tego było. Tutaj mamy trochę sytuację taką, że no już 2 miesiące ponad tego Huntera grałem. Moim problemem było to, albo nie tyle było, co jest właściwie, że ja złapałem sporo czasu i ruszyłem z kopyta, nie? Zacząłem wrzucać te filmy 2 miesiące temu, bo po prostu zrobiło mi się takie okienko przerwy. Mogłem się temu poświęcić. Teraz mi powoli tego czasu zaczyna brakować. No już... O, dzika świnia się odezwała. Trochę mi tego szkoda, bo jakbym miał ten zasób czasu, co wtedy, spokojnie wrzucę tych materiałów więcej. Ale myślę, że i tak wrzucenie jednego na tydzień to jest takie całkiem spoko opcja. No i odzywa się świnia, nie? Kurde, nie pamiętam, czy ja mogę z 2-4-3 strzelać do dzikiej świni. To jest pytanie. Bo wydaje mi się, że nie. Z tego, co pamiętam właśnie. Więc w tym wypadku, jeżeli tak sytuacja wygląda, będziemy zmuszeni zrobić rzecz następującą. Zacząć oczywiście od zwabienia. Po wykonaniu czynności próby zwabienia tutaj naszej dzikiej świni, która sobie tam gdzieś kłusuje, ona niekoniecznie będzie chciała się tutaj zwabić. O, widzicie, ona sobie tutaj idzie. Ale musimy od razu zrobić rzecz następująco. Jak wam nie pokazywałem, więc możecie sobie rzucić okiem. Te dwie bronie zabieram oczywiście, a brenekę już mam załadowaną. Więc oczywiście nic nie muszę zmieniać. Kwestia tylko, żeby załadować pasję do komory i obserwować. Obserwować, czy ta dzika świnia da się oczywiście nam zwabić. Tutaj nie będziemy mieli kompromisu. W momencie, kiedy nie posiadam broni cięciwowej, muszę strzelać. Muszę robić hałas. Przez to, zanim oddam ten strzał, zanim ta zwierzyna, powiedzmy, podejdzie do mnie, no to mam tę chwilę, żeby obserwować, szukać czegoś innego, bo może coś ciekawszego gdzieś w okolicy jest. Tego nie wiem. Liczę tylko na to, że sam na przykład coś wypatrzę, ewentualnie samo coś się odezwie, no bo wiadomo, jak już strzelę, no to możemy spokojnie sobie posprintować do przodu, no bo wszystko w okolicy pójdzie i ucieknie. Nie wiem, jak to dzika świnia, czy ona właściwie do mnie podchodzi. Wabię ją chyba już trzeci raz. Ale jeżeli tak, to ona powinna mi tutaj gdzieś w tych krzakach za chwilę się pojawić. Okej. Jest ona zwabiona. Ja chyba nawet podejdę sobie. Też nie wiem, czy nie. Nie poczekać, czy podejść. Zastanawiam się, jestem wysoko. Poczekam. Nie ma sensu się śpieszyć. Warto, tak jak mówiłem, obserwować teren, bo być może coś ciekawszego wypatrzę. Tylko, że wtedy muszę... No to jest też taka patowa sytuacja, no bo ta świnia do mnie podchodzi, muszę coś robić, bo jeżeli nic nie zrobię, ona podejdzie. W skrajnym przypadku może mnie nawet zaatakować i powalić, więc coś widzę. O proszę, mamy byka. Kurde, ale jak daleko. Ojej. W ogóle zastanawiający jest, bo on wygląda, jakby był spłoszony. Ale strzał z 2-4-3 stąd. O, jeszcze się kurde ruszył. Ale wydaje się całkiem przyzwoity. No i właśnie to jest, o czym mówiłem, nie? Jest pytanie, czy warto oddawać strzał z tej odległości? Szansa na to, że się przebije, jest niewielka. Jeżeli go trafię, no też szansa na to, że padnie później, też nie jest duża. Muszę tutaj podejmować decyzję. Decyzja jest taka, odpuszczę sobie to świnie. Idę sobie tutaj na lewo. Będę obserwował tą górkę. Jeżeli uda mi się wypatrzeć z powrotem tego byka, wychyli mi się gdzieś tutaj, będziemy próbować go pozyskać. No tam jest naprawdę ekstremalna odległość, bo tam jest prawie 300 metrów, nie? A nie oszukujmy się, 2-4-3 no nie należy do najmocniejszych broni, więc prawdopodobnie niewiele mu zrobimy, nawet jeżeli byśmy gdzieś tam trafili dosyć przyzwoicie.
Świnia się nadal odzywa, ale strasznie powoli się rusza. Już trochę podszedłem, bo odległość pokazuje mi poniżej 200 metrów. A teraz w ogóle nie widzę tego byka. Wygląda na to, że albo znajduje się gdzieś tutaj za krzakami, albo już się oddalił i nie udało mi się tego zaobserwować, więc... No ja na kucaka sobie podchodzę, może uda mi się za chwilę go jakoś złapać w lornetkę. Ale im bliżej się znajduje, tym bardziej roślinność się renderuje i raczej mi to nie ułatwia, a utrudnia sprawę. Widzę świnie, okej. Dużo zwierząt udaje mi się zaobserwować samemu. Jest problem z tym bykiem nadal, bo go nie widzę. No dobra, tak jakby nie wiem czy on by mógł być spłoszony, no bo co teoretycznie miałoby go spłoszyć, ale no tak wyglądał, więc nie wiem, czy jest szansa na to, że się zwabi. Mam wrażenie, że jego już tam nie ma, więc koniec końców i tak będę musiał podjąć się i tam podejść. Ewentualnie spróbować znaleźć jego trop i pójść za tropem. To jest jakieś też rozwiązanie, powiedzmy. No i zobaczymy. Na razie sobie tutaj posiedzę, bo miejscówkę mam dosyć zasno. Widzę wszystko dookoła. Jestem trochę wyżej. I być może uda mi się coś wypatrzeć. Okej, odpowiedział. Pytanie, czy jest to ten. Jest to mulak. Czy on by już stamtąd mógł pójść tam? Ja się nie ruszam. Postanowiłem, że będę tutaj siedział. Od razu sobie rozłożę pastorą, powiedzmy, w tę stronę, o ile będę mógł. A raczej będę mógł. Nie ma problemu. I obserwujemy. Obserwujemy, zobaczymy, co się będzie działo. Wabimy nadal tego. Będę to robił i czekał na dalszą reakcję. O, kolejny dzik. W zasadzie dzika świnia, jak widzicie. Samica. Widać od razu. Truchta sobie tam gdzieś. No nie, no czemu ona idzie centralnie na mnie? Ja pierdzielę, no właśnie o tym mówię. Co jest kurwa z tą świnią? Aha, jeszcze mnie zaatakuje. Wypadł. Nie chcę się z tobą bić. Dobrze. Już myślałem, że mnie zaatakuje. Jest coraz bliżej. Jest już teoretycznie o wysokości tego, nie wiem, stawu, powiedzmy, powinien go widzieć gdzieś tutaj. Ale jeszcze go nie widzę. A, jest tutaj. A, dobra. To prawdopodobnie jestem. Ile może mieć? 115, 210. Co pamiętam, najlepsze mulaki 250. Albo i może więcej. Ja już sobie przygotuję tutaj broń. I czekamy. Jak się zatrzyma, będziemy strzelać. Dobra, dostał. A, dostał chyba spoko, więc nie jest najgorzej. Był ustawiony trochę z góry na dół, więc mogłem strzelać różnie. Mogłem też próbować te kręgi, jakieś serce. A, dobra, mniejsza z tym. No w porządku, strzał jest przyzwoity, dostał puca serce, więc teraz będzie się tu leżeć i będziemy mieć naszą pierwszą sztukę. Bardzo przyjemnie, że jest to byk. Patrzymy punktację. To jest dosyć zastanawiające. Ile chłop mógł mieć? To pewnie będzie dalej coś takiego, że... A nie, leży, dobra. Myślałem, że jest coś takiego, że on za chwilę zacznie puszczać to słabszą farmę i będzie gdzieś tam leżał. Ale... jest git. Dostał w lewe płuco. I w porządku, prawie 200 punktów. Więc... no, prawie 100 gemsów dostaliśmy. Jest, myślę, całkiem przyzwoicie. Patrzę sobie te pojedyncze tropy, które tutaj się znajdują. Ogólnie to są właśnie mulaki, ale tutaj już mam na tyle rozwiniętą punktację, albo level, że mogę po samym tropie poznać, czy jest to samica, czy samiec, więc ewentualna opcja tropienia też wchodzi w grę w przypadku mulaków. Jeżeli udałoby się znaleźć właśnie trop samca, to mógłbym sobie pozwolić za nim pójść. Bo ja pamiętam, że na tym rezerwacie, o ile się nie mylę, jest ostatnia misja z bażantu. I pamiętam, w ogóle to była abstrakcja, bo ostatnia misja, przynajmniej w tamtym momencie, kiedy grałem, a raczej tak było i jest nadal, ponieważ nic tam nowego na bażantu mi nie doszło, polegała na tym, żeby ściągnąć bażanta w locie z łuku. I śmieszne było o tyle to, że udało mi się chyba to zrobić za pierwszym razem. Poszyłem go, wiecie, zagwizdałem, on zbił się w powietrze, udało mi się go ściągnąć w powietrzu z łuku, no co było niezłym wyczynem. Tym bardziej, że chyba ze Snake'a to zrobiłem, jak dobrze pamiętam. Trochę nam się tutaj, jak widzicie, rozpadał deszcz. Ogólnie rozpadało się. Ja zastanawiam się, jak się przemieszczać. Myślę, że pójdę sobie w stronę ambony i spróbuję sobie tam z niej trochę powabić.
Spróbuję sobie coś z zasiadki ogarnąć. Zobaczymy, jak nam pójdzie. Tym bardziej, że wziąłem ze sobą babiki zapachowe. No, gdzieś w jej pobliżu widzę, odzywa się łania. No, ale zobaczymy. Jeżeli nic poza nią nie będzie, no to może pozwolę sobie łanie pozyskać, ale patrząc na ilość śladów, które tutaj się znajdują, jest całkiem spora szansa, że mamy do czynienia z jakąś chmarą. Ale niestety są to same samice, jak widzicie. O, tęcza nam się pojawiła. I rzeczywiście, one kierują się w stronę, gdzie odzywała się ta pojedyncza sztuka, więc pewnie tam całe stado się znajduje. No, ale jeśli tak jest, no to raczej nie uda mi się wejść na tę ambonę. Chyba, że się oddalę, zanim ja dojdę. Zobaczymy. Okej. Akurat jak zacząłem się wychylać, troszkę się rozpochodziło. Więc wykorzystam to i rozejrzę się. No, ja nie widzę nic. Odzywały się na prawo od ambony, więc ja pójdę sobie od lewej strony tutaj do kamienia i zobaczę, co tam się dzieje. Jest jakaś też szansa, że wśród tej chmary może być jakiś byk, więc nie chciałbym go przestraszyć. No i widzicie, jak posiadana broń determinuje nas do bycia bardziej zachowawczym, grania bardziej zachowawczo, przynajmniej w moim przypadku, żeby to zauważyć. Ponieważ no, z 2-4-3 nie czuję się tak pewnie, nie? Muszę te strzały oddawać dosyć dokładne. Nie mogę sobie strzelać skąd chcę i w co chcę i jak chcę. Więc muszę to brać pod uwagę. No weźcie sobie, wyobraźcie, że jeszcze wabików nie macie, albo macie ten strój podstawowy. No, początkujący gracze rzeczywiście, no, nie mają prosto, nie? O, tam coś widzę chyba. Tak. Tam mamy mulaka. A, tam mamy w ogóle całkiem inną chmarę. 1, 2. Czyli te tutaj to w ogóle inne stado na to wygląda. Więc okej, no. Zróbmy tak, ja dostanę się na początek jako punkt odniesienia, bierzemy sobie ambonę, nie? Od niej sobie zaczniemy, tam sobie wejdziemy i będziemy decydować. Tutaj tego łazi, no przynajmniej 3 widzę. Zobaczcie, ile śladów. I to jest tylko jedno stado, nie? Tamto było chyba drugie spłoszone. Więc w okolicy mamy bardzo dużo ilość jeleni. Niestety prawdopodobnie większość to samice, nic z tym nie zrobimy. Ja wyjąłem sobie już urynę, między innymi wirginijskiego również, ale głównie użyję na mulaka, nie? Użyjmy sobie na razie tylko ten wabik zapachowy. Zobaczymy, jak on zadziała bez używania wabika dźwiękowego. Tutaj może się... O kurde. Może nie tak, ale tak. Dla pewności wolę nie ryzykować i przeczołgać się do tej ambony. Nawet pomimo tego, że pada deszcz, który teoretycznie trochę... eliminator zapachu przestał działać. Kurde, już minęło pół godziny. Ja pierdzielę, ale ten czas leci. Okej, tu już jest w miarę bezpiecznie. Tutaj widzimy to stado. Tak, 1, 2, 3. Tutaj pod nami jest 4. Tutaj jest 5. Tam jest dzika świnia. Tak. Co mamy po tej stronie? No, po tej stronie nic nie widzę, przynajmniej przez ten deszcz. Tutaj chyba możemy usłyszeć te... Jelenie chyba dadzą się zwabić. O, widzicie? Zaczynają się schodzić. Znaczy tutaj mamy samca? Nie, też samica niestety. Tam kolejna, proszę bardzo. Więc możemy sobie... No, całkiem ciekawe zjawisko zaobserwować. Rzadko się to zdarza pewnie. Przynajmniej jeśli chodzi o mulaki, bo... Chociaż może nie wiem, mogę się mylić, bo jako tako na mulaki rzadko polowałem. No i w takiej sytuacji warto było mieć jednak to broń cicho. O, tam kolejna, zobaczcie. Kurde, ile tego już się zeszło? Nie wiem, 7-8 sztuk, nawet mi się liczyć nie chce, ile tego podeszło. Ale ewidentnie łażę tutaj, gdzie pryskałem, więc jako tako to działa. Ja zrobię tak, poobserwuję jeszcze sobie chwilę teren i spróbuję... Poczekać, być może uda się jeszcze coś zwabić, jeśli nie, no to po prostu zdejmiemy sobie jedno, no bo raczej nie liczyłbym na to, że uda mi się pozyskać więcej. Ciekawe, jak długo skuteczność ma ten wabik zapachowy, to znaczy jak długo on działa, tak po prostu mówiąc wprost. Czas trwania, 20 minut w grze, okej, no widzicie, mamy odpowiedź, jak miło. Czajcie to.
została. No to raczej na pewno nie. Nie strzelam, bo nie chcę potem ich szukać, tym bardziej, że nie wziąłem psa. Ta sobie padła ładnie w ogniu, tamta być może dostała na Jelita, więc jest szansa, że bardzo sprawnie pójdziemy i może ją znajdziemy. No nic, nie podszedł żaden byk, ale sporo samic, nie wiem, możecie powiedzieć, czy naliczyliście, ile ich było, bo w zasadzie ja nie próbowałem się tego podjąć. Tu dostała w serce, dosyć całkiem sprawny strzał. Teraz muszę znaleźć to, co dostała gdzieś tutaj. Dostała w ciało, ale być może uda mi się ją gdzieś tam potem znaleźć. Mogłem też to trochę inaczej rozwiązać, na przykład po prostu wziąć jedną lufkę z 6 z Breneki, bo była na tyle blisko, i szybko zmienić na 2-4-3 bez czekania, aż mi przeładuje, nie? Też by było dosyć bardziej efektywne, ale już mniejsza z tym. Nie chcę się za bardzo spieszyć, ponieważ nie chcę, żeby się ona, wiecie, poszyła cały czas do przodu. Jeżeli ona będzie krwawić, mam nadzieję, że będzie, no to w końcu padnie. A to, jakby będzie uciekać cały czas, to będzie, aby tylko przedłużać to. No co, no to czas tropa po prostu. O cholera, jest tutaj. Nie wiem, czy to ta, ale jeżeli jest tak fajnie ustawiona, jest na tyle blisko, to myślę, że nie będę zwlekać i od razu oddaję strzał. Czy to mogła być ona? Możemy sprawdzić, podnieśmy. Jeżeli to nie jest ta, no to w sumie nawet spoko. Będziemy mieć jedną dodatkową. No zobaczmy, to jest... A, no widzicie, to jest ta. I dostała w nogę, no to dostała beznadziejnie. No, ale okej, fajnie, że udało mi się ją tutaj jeszcze złapać, bo nie będę musiał się cofać, bo jak widzicie, to ona trochę tak uciekała po stronie leśniczówki, więc musiałbym się wracać, a tak to... Po prostu opuszczę ten teren i zobaczę, co dzieje się dalej. Obiję ewentualnie trochę w tę stronę, zobaczę, co się dzieje tutaj na tych otwartych terenach, po łaciach. Jak coś zauważę, to oczywiście się odezwę. W ogóle jak to było? To było coś takiego, że jedna minuta w grze to... Chwila, jedna minuta w realu to 2 minuty w grze, tak? Jest 2 razy dłużej, tak jakby, dobrze pamiętam? Kurde, nie pamiętam takich podstawowych rzeczy, ale chyba mam rację. Jak nie, to mnie to na pewno poprawi. A, po dłuższej przerwie odezwał się samiec dzikiej świni, który jest gdzieś tam na skraju lasu, jak dobrze widzę. Tak, gdzieś tam bliżej wybrzeża się znajduje. Na razie nie zamierzał go wabić, bo znajduje się w tym lesie, gdzie uciekały te... część przynajmniej tych łani. Jakieś tam pojedyncze ślady znalazłem, trochę się rozdzieliło to stado. Z naszego powodu, jakby nie patrzeć. No cóż, może nawet jeśli byłyby tu łanie, no to podejmiemy się próby pozyskania świni. Tego względu, że coś tu jest, a to tylko drzewo. Że świn jeszcze nie mamy. Mamy na ten moment polowane 3 zwierzęta, 8 wypatrzonych w ogóle, co ciekawe. Więc powoli ja sobie tam idę, tylko się tak rozglądam, bo mogę czegoś nie zauważyć w tym lesie. Jest on całkiem, może nie aż tak gęsty, ale jednak jeżeli stałby jakiś jeleń gdzieś, to mógłbym go nie zauważyć. Wydaje mi się, że coś słyszę. Już nie. Ale nie, no na pewno gdzieś tutaj mam świnie. Tylko oczywiście jestem na tyle ślepy, że jej nie widzę. Mam nadzieję, że ona nie zauważy mnie. Tutaj jest. O, jaka się wtopiła. Tutaj raczej w mózg, w momencie, kiedy świnia idzie do mnie przodem, mając taką jedulówkę, to raczej nie będę się bawił w celowanie cokolwiek innego. Tutaj pewny strzał w mózg i szybko ją zbieram. O, nawet jakieś potencjalne punkty może mieć. O, 710. Okej. Okay. Rekordowe ponad 1200, więc... O, nie trafiliśmy na najgorsze, jakby nie patrzeć. Łania, kolejna się odezwała. Tutaj widziałem, poniekąd był jakiś spłoszony, ale olałem totalnie temat. Tak, jeżeli jest przed nami, to sobie ją zaznaczę. Mniej więcej, co... A tutaj mamy chyba dalej te kojoty, które są wędrujące, też sobie gdzieś tam w stronę przemieszczały się. Ja tak sobie patrzę, bo tutaj troszkę otwartych terenów, mamy trochę nabrzeża, mamy trochę lasów, jest dosyć tak zróżnicowanie, powiedziałbym. I zobaczymy, czy coś poza tą łanią tutaj będzie się znajdowało. Liczyłbym na upolowanie jakiegoś kojota, fajnie by było, no bo z rysiem no to raczej opcja dosyć abstrakcyjna, myślę. Chociaż to wie, jedna szansa zawsze jest.
po tej stronie chyba występuje spokojnie. Zresztą nie wiem, czy rysiec czasem nie występuje na całym obszarze. O, właśnie. Mamy też inny odgłos. Mam samca, czy to wirginijski? Tak, dla odmiany mamy tutaj jelenia wirginijskiego. No niedobrze, w porządku. Miałem się zastanawiać, czy o to wystrzał, bo bałem się, że może gdzieś w okolicy są te kojoty, które tam ślady znalazłem. No i tak sobie myślałem, dobra, no jeżeli ich nie wypatrzę albo nic się nie odezwie, no to walę to łanie, ono w ogóle gdzieś tu przede mną jest. I tutaj mam ten mały problem, bo ona jest tu gdzieś przede mną. Ej, nie widzę, ani nie słyszę. Jak zacznę wabić tam tego byka, to ona do mnie podejdzie. A jak do mnie podejdzie, to dobrze było, jakby się nie spłoszyła właśnie w stronę, gdzie on się odzywał. Więc żeby zniwelować to ryzyko, to jeszcze sobie podejdę z lewej. On jest mniej więcej... A, on jest w ogóle tutaj, gdzieś głęboko. To najpierw, bo ona była gdzieś, więc gdzieś tu u podnóża. Ja sobie pójdę tutaj, to wtedy będzie na moich plecach i nawet jeśli się spłoszy, to nie narobi tyle kłopotów. Może... O cholera, ale jest bliziutko, ale jest bliziutko. Weźmy go na słuch. Zajrzmy sobie takiej pozycji po prostu i poczekajmy, bo ryzyko jest dość spore, jak kiedy wstanę, będę go próbował wypatrzeć. Nie wiem, czy on jest też jakiś konkretny, jak jest, to jest duża szansa, że się spłoszy, a nie chcielibyśmy tego. Czekajmy, jak zareaguje, gorzej jak podejdzie ta łania, ona gdzieś się tam kręciła wokół tam prawej strony. Nie, boję się, że to ona. Nie, to jest byk. Dobra. To jest byk gdzieś tutaj. To trzeba to szybko zrobić, on nie może się spłoszyć. Dobra, szybka akcja, mamy go. Też wygląda całkiem przyzwoicie, więc weźmy sobie... O, i tam ucieka coś, czy to jest ta łania, czy kolejny byk? Nie, to jest ta łania, czyli ona sobie tam zeszła na dół, no to w porządku. 106 punktów, no i specjalnego, tak. Sobie trafisz o to zrobić. O, w ogóle poziom w jadolówce, no to już jest totalny prestiż. Totalny prestiż. O, z daleka udało mi się wypatrzeć. Łanie jelenia wirgińskie, dobrze widzę. No ale dobra, no tego raczej się nie będę podejmował. Ale myślę o polowaniu jeszcze jednej sztuki. O kurde, o panie. O, tak to mi się jeszcze nie udało wypatrzeć. Dobra, nie, nie, nie. To musi być szybka akcja, tylko kurde, nie tutaj. Nie tutaj. Dobra, spokojnie, trochę cierpliwości. Myślę, że spokojnie tutaj mogę się położyć. Tak, gdzie on teraz jest? Już mi gdzieś zniknął. Kurde, porusza się pewnie. No mamy tam niedaleko tak zwanego rysia. Jak miło. Gdzie, że się nie spłoszył, tylko się przemieścił dalej. Widzę go. Dobra. Czujny wzrok zadziałał tym razem. Udało mi się go wypatrzeć. Zacząłem go wcześniej wabić. Miałem już trochę, że tak powiem, trochę się wystraszałem, że jest szansa, że się spłoszył. Ale okazało się, że był mniej więcej tam, gdzie go zobaczyłem. Jak widzieliście, jeszcze nie zaczął się wabić. Ciekawe, czy w ogóle by się to stało, nie? Weźmy sobie ten... Boombox się, jak to tam Pietra nazywał. Zebramy sprzęcik, idziemy wziąć sobie tego ryśka. I może jak mi pozwoli jeszcze chwila czasu, to upolujemy coś jeszcze, a jak nie, to zakończymy sobie na tym reszardzie naszą przygodę dzisiejszą na tym właśnie rezerwacie. Zwierząt może niedużo, ale no wynika to głównie z tego, że strzelamy na głośno, nie? W momencie, kiedy, nie wiem, mielibyśmy łuk, to wyobraźcie sobie tam tą sytuację, kiedy podchodzi do nas tyle tych mulaków, tych łań. Moglibyśmy sobie pozwolić na naprawdę ostry ostrzał. A przy jakiejś skrajnym, w ogóle skrajnej sytuacji może nawet udałoby się większość wyczyścić, nie? Jakby podchodziły. No i jest nasz przyjaciel. No ciebie to kolego się tutaj nie spodziewałem. No, może na rezerwacie tak, ale... Że udało mi się ciebie pozyskać, to jest naprawdę inna sprawa. Kolejna świnia. Kurde, czemu myśmy żadnej drobnej zwierzyny tutaj dzisiaj nie pozyskaliśmy? Mowa oczywiście o bażantach i królikach.
Z parzętami tutaj chyba ciężko, no bardziej gdzie ta świnia się znajduje, bardziej na tych polach. Z króliki już nie pamiętam, gdzie tu się znajdowały. Ja miałem na nie miejscówki, nawet wam mogę powiedzieć gdzie. Jeśli szło od tej leśniczówki, to tutaj, gdzieś tutaj albo tutaj przy tym lesie. Zawsze masę ich tego potrafiłem postrzelać. O cholera. Witam ciebie. Witam ciebie, świnio, trochę mnie zaskoczyłaś. Bez pod uwagę tutaj kły, szable. No to szału nie ma. Jak się zatrzyma, to spróbuję ją walnąć. Chyba się nie zatrzyma, bo fajnie bokiem idzie. A ta mnie zauważyła, to ją strzemy po prostu stąd. Mamy dogodną pozycję, więc na spokojnie możemy to zrobić. I weźmy sobie to świdzie, skończymy sobie w tym miejscu. Myślę, spokojnie ten materiał. Nie wiem, jak długi będzie, nie mam pojęcia. Bo trochę go przedłużałem wcześniej, ale że będzie to satysfakcjonujące. A ja zapomniałem, że zmieniłem na loftki. Zbrojneki na loftki. I nie wiem, czy nie dostanę. No właśnie. Totalnie o tym zapomniałem. Przestawiłem sobie na loftki ze względu na tego rysia, który się tam znajdował. Bo potencjalnie, jeżeli on by tam do mnie podbiegł, to chciałem go strzelać jednak z jednolówki, a nie z 2-4-3. No ale dobra, no wydarzyło się, zdarza się. Czasem się zdarza i taka sytuacja. Kurde, kolejny trop rysia przypadkiem znaleziony. Kurde, co to było? O cholera. Mam. Niech się oznaczy. I łapiemy chopa. Dobra, warto było jeszcze poczekać. Uff. Dobra, zbierał go szybko, bo jestem już totalnie po czasie, już dawno powinienem wyjść, ale po prostu Hunter mnie wciągnął, usłyszałem gdzieś tam, przynajmniej tak mi się wydawało, że to był odgłos właśnie rysia i postanowiłem, że trudno, no jeszcze chwilę posiedzę, spróbuję go zwabić. No i opłacało się, dwa ryśki, no nieźle, nieźle, no nie spodziewałem się tego. Minus jest taki, że to znowu samica, jest znowu niewiele punktowana, ale nie oszukujmy się, no. Ryś to zawsze jest zwierzę dosyć pożądane, szlachetne, więc myślę, że spoko. Nic, uciekam, zwijam się. Trochę zwierząt upolowaliśmy, bo aż 8. Wydawało mi się, że będzie troszkę mniej, ale wyszło całkiem słoko. Widzimy się w kolejnych materiałach i do usłyszenia. Cześć, trzymajcie się. Juhu.